Dzień w Republice, proszę Państwa. No, tematyka rozmowy oczywista. Widzą Państwo zdjęcie w moim tle. Naszym gościem będzie Tomasz Bagiński z tematypolityczne.pl. Witam bardzo serdecznie z zachodniopomorskiego. Jak Pan oglądał te wydarzenia, które, tę demonstrację wczorajszą Solidarności pod hasłem Precz Zielonym Ładem, na ile to rezonuje w Pańskiej części kraju? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przede wszystkim z Lubuskiego i Robert, ale to żaden problem. Nie chciałem poprawiać w trakcie. Tak. Tak, jak to rezonuje? Przede wszystkim chyba wszyscy zauważyli różnicę, czyli nie było babci Nonci, nie było agresji, nie było ośmiu gwiazdek i nie było całego tego chamstwa, które towarzyszy zazwyczaj demonstracjom o nic. Natomiast to była demonstracja o coś. I tu niedaleko, pan słusznie zauważył, zachodniopomorskie, bo praktycznie 5 kilometrów od mojego domu jest zachodniopomorskie, a z 15 kilometrów od jest nieustanny protest na drodze S3 ekspresowej, bo tutaj rolnicy odczuwają strach i niepokój przed Zielonym Ładem bardzo mocno. I ta wczorajsza manifestacja pokazała, że oni są mocno zdeterminowani. Tak? Pytanie tylko, tak jak się rozmawia z rolnikami, oni mają tego świadomość, czy ta władza, koalicja 13 grudnia, w jakikolwiek sposób będzie chciała ich posłuchać. Bo ci rolnicy też mają świadomość tego, że oni są dla Donalda Tuska czymś w rodzaju lustra, w którym on może się przejrzeć i zobaczyć wszystkie swoje kłamstwa w stosunku do rolników, może zobaczyć wszystkie zaniedbania. On oczywiście nie chce pan zakłada, że Donaldowi Tuskowi przeszkadza fakt, że sprzedaje swoim wyborcom kłamstwa. Ja osobiście albo narracje, które niekoniecznie mają oparcie w prawdzie. Ja takiego wrażenia nie mam. Natomiast mamy przecież już kilka miesięcy protestów rolniczych, prób rozmów związków zawodowych i różnych prób załatwienia tego przez rząd. Najlepiej tak, żeby rolnicy siedzieli cicho, żeby byli tacy, podzielić rolników, znaleźć takich, z którymi rozmawiamy, wskazać tych, z którymi rozmawiać nie będziemy. No i ogólnie żeby tej sprawy nie załatwić, bo przecież tutaj są wymogi i decyzje Unii Europejskiej już podjęte, a rolnictwo jest no, jednak w gestii władz europejskich. Tak, ja się z panem zgadzam, że Donald Tusk ma gdzieś jakby protesty rolników i jego narracja jest obliczona tylko jedynie na komunikację z własnym elektoratem i w tym kontekście pełna racja. On ma mentalność niemieckiego czołgu, niszczy i eliminuje wszystko, co stoi na jego przeszkodzie w kontekście realizacji umów z brukselskimi urzędnikami, realizacji innych interesów, na pewno nie polskich. Natomiast rolnicy, no oni jako pierwsi, nie tylko zresztą w Europie, w Polsce, ale również w całej Europie, dostrzegli, że Zielony Ład jest dla nich takim samym zagrożeniem, jak wolność przyniesiona na bagnetach przez rosyjskich kameratów w 1945 roku. I ja bym nawet powiedział, że mniej więcej czasy są inne, ale cele są podobne, czyli zniewolenie społeczeństwa, rozbicie pewnej tradycyjnej struktury, jaką jest rodzina, gospodarstwa rolnicze i stworzenie takiego nowego Europejczyka, który niestety może nie mieć co jeść w przyszłości. To jest dramat, bo przecież rolnictwo to jest tradycja, ale nie tylko. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Jak pan ocenia liczbę uczestników? Niemiecka prasa, pan przed chwilą, przed wejściem wspominał Tages Spiegel, ale na przykład Die Zeit, ale na przykład Süddeutsche Zeitung ocenia, że na podstawie tego, co powiedział Ratusz Warszawski, że było 30-35 tysięcy osób. Tak, tak. Ja codziennie też przeglądam niemiecką prasę, obowiązku dziennikarskiego, ale również jakby chcąc wiedzieć, co się tam dzieje. Ja przeglądałem. To jest taka masochistyczna przyjemność. Tak, masochistyczna, potem muszę długo dochodzić do siebie. Też czytałem dzisiaj Frankfurt Allgemeine Zeitung i tam też chyba 40 tysięcy powiedziano. I jakby przedstawiano rolników no jako takich sfrustrowanych ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, zostali przez kogoś zmanipulowani.
To jest właśnie ta narracja, to co pan zresztą powiedział, że oni próbują też dzielić na prawdziwych rolników i tych, którzy nie są rolnikami. Tak jak wcześniej dzielili ludzi na prawdziwych sędziów i nieprawdziwych sędziów, na prokuratorów prawdziwych i nieprawdziwych. I ja się boję, zresztą jesteśmy tego obserwatorami, że za chwilę psy gończe, medialne psy gończe tego mainstreamu urzędowego ruszą i będą, zresztą to się dzieje, deprecjonować rolę rolników. Będą za chwileczkę o tym porozmawiamy, bo to jest rzeczywiście ciekawe w kontekście narracji, które już widać, które będą obecne przez najbliższe kilka tygodni wyborów, kampanii do wyborów europejskich. Tym razem poza protestem, poza wyrażeniem swojej woli wobec rządu, rząd uciekł, Sejmu nie było, więc tylko marszałek Hołownia przyjął petycję. Solidarność chce złożyć wniosek o referendum ogólnokrajowe. Czy jest na to paliwo? Bo trzeba po pierwsze takie referendum przeprowadzić. Rozumiem, że prezydent może tutaj złożyć wniosek. Ale po drugie, no, musi być ponad 50% uczestników przy tym referendum, które było w wyborach jesiennych. Widzieliśmy aktywną kampanię zniechęcania ludzi do głosowania tych czterech pytań referendalnych. I właśnie w kontekście tej kampanii referendalnej z jesieni, która, no, umówmy się, była obrzydzana przez Tuska, który uroczyście odwoływał to referendum, co oczywiście było jakąś wielką komedią, ale niemniej jednak do referendum poszło, karty pobrało i oddało swój głos 12 milionów ludzi, czyli dużo, dużo więcej niż głosowało na Zjednoczoną Prawicę, a przecież wielu nie zrobiło tego w ogóle albo nie poszło na wybory. Natomiast dzisiaj w kontekście całej dyskusji i narracji o tym, co się dzieje i jakie mogą być konsekwencje wdrożenia Zielonego Ładu, myślę, że ta frekwencja jest możliwa. Pytanie inne jest, czy ta władza dopuści do referendum, bo samo zebranie podpisów, które już po wczorajszej liczbie 150 tysięcy okazuje się akurat dla Solidarności. 40 tysięcy urzędników, uczestników demonstracji zebrało 150, to jest absolutnie możliwe, tutaj naprawdę nie przesadzajmy. Może oni to interpretowali według własnych doświadczeń i nie takie cuda tam się działy. Ja mam tutaj z lubuskiego doświadczenia tzw. martwych dusz. Bo mamy hasła negatywne, wiemy, że no wokół haseł negatywnych łatwo się gromadzić, ale jest też hasło pozytywne, zróbmy coś, tak? Czyli nie tylko protestujmy, nie tylko no, wspierajmy ten PiS, który jest w tej chwili bezzębny, prześladowany. Za chwileczkę zapytam pana o przemówienie Donalda Tuska z Sejmu z czwartku i co ono zapowiada, ale mamy też punkt, wokół którego można się ogniskować, tworzyć działalność społeczną, spotykać się z ludźmi i proponować no właśnie to referendum, którego celem byłoby odrzucenie przez Polskę Zielonego Ładu, a jednocześnie przez Unię Europejską, no bo jeżeli uchwalą jedno, to mogą uchwalić drugie, no bez przesady. Tak, i słuszne było nawiązywanie wczoraj przez przewodniczącego Dudę do okresu z lat 80., czyli od tego pierwszego wielkiego powstania Solidarności, kiedy rzeczywiście Solidarność gromadziła się i na początku organizowała, no przecież w małych komisjach, w małych miejscowościach, to tylko na manifestacjach było masowe, natomiast Solidarność to tak naprawdę była praca organiczna w podziemiu i wczoraj przewodniczący również nawoływał do tego, żeby w ten sposób pracować, spotykać się, rozmawiać, budować, tak jak pan powiedział, pozytywną narrację, ale też pozytywną taką solidarność wokół tego. Bo choć to jest poważne zagrożenie, ten Zielony Ład i wiele innych oryginalnych, w cudzysłowie, pomysłów Komisji Europejskiej, to jednak można tu zbudować pozytywną narrację, że oto jest coś, wokół czego możemy się zgromadzić, zjednoczyć i pracować, żeby temu przeciwdziałać. Popatrzmy na historię. Największe i najwspanialsze powieści, najwięksi pisarze to byli ci z okresu zaborów i rozbiorów Polski. To przecież wtedy był Sienkiewicz, to wtedy był Mickiewicz. To wtedy powstawały najfajniejsze rzeczy. Dyskutowałbym tutaj Sęp Szarzyński, Andrzej Morstin, Jan Kochanowski. To naprawdę związek przyczynowo-skutkowy może niekoniecznie w ten sposób wygląda. Ale my wracamy do XXI wieku, do kampanii wyborczej, która przed nami, do wyborów europejskich i do wystąpienia sejmowego,
w którym Donald Tusk niejako odwrócił narrację. Zobaczmy ten fragment. Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Proszę milczeć. Skończyła się bezradność polskiego państwa i skończyła się bezkarność. Ja słuchałem wczoraj wystąpienia czy wypowiedzi radiowej pani Marii Przełomiec, która dość ściśle, dość blisko obserwowała wydarzenia sprzed 15 lat. No i ona mówi, że absolutnie nie, Donald Tusk nie mówi prawdy, mówiąc, że spotykał się z Władimirem Putinem tyle samo, co prezydent Lech Kaczyński. Czy mamy w takim razie do czynienia z tym klasycznym tuskowym przeciąganiem kijem po klatce? Tak, oczywiście. On wierzy w moc Bayeru i wierzy w to, że można fakty zastąpić narracją, w której on będzie ewidentnie kłamał. Bo tak naprawdę jeszcze nigdy polski premier, jakikolwiek w historii Polski, no nie kłamał tak oczywiście. To wystąpienie, no ono ewidentnie było szyte grubymi nićmi i tak mocno sklejane na ślinę, bo on odwrócił wszystko, prawda? Ale my chyba Tuska takiego znamy, tak? Tuska, który potrafi właśnie budować reset z Rosją, a dzisiaj oskarżać innych o to, że to oni są prorosyjscy. Tuska, który potrafi Ale krytykować... My mniej więcej wiemy, tak? My tutaj w Polsce znamy te obrazy, wiemy, co robił Tusk. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. A może to jest komunikat na Zachód? No bo na przykład pani Wiktoria Grossman z Süddeutsche Zeitung bez żadnej wątpliwości, bez żadnego komentarza podała oskarżenia Tuska wobec PiS-u o współpracę z Rosją, płatnych zdrajców. Umieściła tak po prostu, jako fakt obowiązujący. Przypominam jeszcze, o 21.10 jest taki mój program, Przegląd Prasy Niemieckiej, tam jest więcej na ten temat. Bóg jeden wie, co ten człowiek jeszcze wymyśli, żeby przekazać, tak jak ma pan rację, komunikat na zewnątrz, który zostanie podchwycony szczególnie przez niemieckie media, które no, piją z ust Donalda Tuska. Donald Tusk zapowiadał też ściganie tutaj odpowiedzialnych za współpracę z Rosją urzędników, no, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ma powstać komisja, która będzie badać wpływy rosyjskie. No i rozumiem, że tutaj Antoni Macierewicz będzie po prostu pierwszą osobą, która będzie przesłuchiwana i może nawet postawiona w stan oskarżenia. No tak, tylko że Tusk dla rosyjskich wpływów w Polsce jest tym samym, co Stanisław Szczęsny Potocki dla Targowicy, czyli symbolem tychże wpływów. I to jakby, nie wiem, może takie dziwne porównanie, ale jakby, nie wiem, Rudolf Hess, Göring i Goebbels pod koniec wojny zasugerowali powołanie komisji do spraw zbadania wpływu nazistów na III Rzeszę. No to się nie może udać. W Polsce się nie może udać. Zobaczymy. Nie takie rzeczy wyszły. Będziemy to oczywiście oglądać. Jak pan widzi w takim razie, w tym kontekście tego marszu i wypowiedzi Donalda Tuska, plan polityczny rządzącej partii na wybory europejskie? No bo wydaje się, że tak jak poprzednie, muszą je wygrać po to, by mieć zwycięstwo również propagandowe przed wyborami prezydenckimi. Tak, dobrze wiemy, że tak naprawdę w tych wyborach Tusk bardzo chce dokonać tej tak zwanej mijanki. On marzy o tym, bo nie udało się to w wyborach parlamentarnych i on nie może gdzieś tam, tak jak pan powiedział, na zewnątrz sprzedać narracji, że wygrałem z PiS-em, bo nie wygrał z PiS-em. Podobnie wybory samorządowe tutaj również się nie udało, choć były mocne apetyty na to, by wygrać i sprzedać to, że oto ja, Donald Tusk, tutaj wypełniam w pełni swoją misję powierzoną. I teraz wybory europejskie, które... No, sondaże wskazują, że może się to Tuskowi również nie udać i będzie musiał oblizać się smakiem, że jednak ten PiS i ogłoszenie jego śmierci było znacznie przedwczesne. Zresztą to kiedyś powiedział prezes, że pogłoski o jego śmierci są zbyt przedwczesne. I chyba tak właśnie jest. No tak, ale plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości
Czy tutaj widzimy jakąś akcję, na przykład na rozbicie jedności koalicji? Ja myślę, że... siedzi na chybotliwym krześle. Tak? Wszystkie pozory silnego człowieka, szeryfa i tak dalej, no, opierają się na nikłej większości kilku głosów. Wystarczy, że paru posłów, ministrów odejdzie, powie, no nie, no, dalej tego nie można ciągnąć i koniec. Ja nie wierzę w rozbicie tej koalicji, mimo iż wiele głosów po prawej stronie się na ten temat pojawia, dlatego że o ile kiedyś polityka była wspólnotą idei i wartości, wokół której ludzie się gromadzili i ba, budowali koalicje, nawet te najbardziej plugawe, jakieś tam lewicowe, postkomunistyczne z PSL-em kiedyś, o tyle dzisiaj nie ma już wspólnoty idei i wartości, są tylko wspólnoty interesów i te interesy są tak mocno zazębione, że niech pan zwróci uwagę, że nie ma tutaj jakichś wielkich spotkań koalicyjnych, tak jak to bywało kiedyś. Nie ma spotkań liderów partii. Oni gdzieś w jakiś sposób się ze sobą komunikują, niemniej jednak tak naprawdę każdy ma swoje udzielne księstewko, mówiąc wprost, interesy i oni nawet nie muszą ze sobą rozmawiać, więc nie wierzę też, że ktokolwiek będzie chciał rozbić ten układ, bo tym małym podmiotom się to po prostu nie opłaca. Lewica została zmarginalizowana świadomie przez Tuska. No a trzecia droga, jak dobrze wiemy, no jest rozchybotana i zobaczymy, co będzie po wyborach. Więc ciekawe rzeczy pan mówi, bo rzeczywiście jest tak, że tutaj są interesy partyjne, interesy lokalne, interesy wreszcie państwa. No tu widzimy chociażby w przypadku Mazowsza i opozycji pomiędzy wspieranym przez władze Mazowsza i Platformą Obywatelską portem lotniczym w Modlinie, a wielką inwestycją o skali europejskiej, centralnym porcie komunikacyjnym. I tutaj wygląda na to, że wygrywają te interesy lokalne wobec interesów ogólnopaństwowych, mimo że tam może powstać miasto, które może być takim pośrednikiem z Warszawą, Łodzią. 200 tysięcy miejsc pracy, ogromne przychody dla budżetu. To wszystko jest mniej ważne niż opinia pana, który jest właścicielem prywatnej linii lotniczej. Panie redaktorze, centralny port lotniczy i wiele, wiele innych kwestii, które moglibyśmy tutaj wymieniać. Oni za nic mają interes polski dalekosiężny. Tak? I to jest właśnie problem. Będziemy na pewno o tym rozmawiać, o tym zdumiewającym odchodzeniu od polskich interesów przez tą koalicję, ale z taką nadzieją, że w końcu się może opamiętają. Bardzo pięknie dziękujemy. Tomasz Bagiński był naszym gościem. Kłaniamy się nisko. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. My, proszę państwa, za chwileczkę serwis informacyjny, a potem wracamy z rozmowami.